wrogów najechało nasz dom. Są bezwzględni. Bezlitośni. I niestrudzeni. Osiemdziesięciu samurajów przeciwko armii. Walczymy, by spowolnić inwazję. Dzisiaj umrę za mój lud. Muszą ich być tysiące. Stawimy czoła śmierci i obronimy ojczyznę. Tradycja. Odwaga. Honor. To nam przyświeca. Jesteśmy wojownikami Tsushimy. Samurajami! Panie Adachi. Idź, złam ich ducha. Hej! Najeźdźcy! Wyślijcie najlepszego wojownika! Rada, czynina! Jestem Harunobu Adachi, potomek legendarnego Yoshinobu Adachi. Musimy nacierać, panie Sakai. Nawet jeśli mamy zginąć. Na rozkaz, panie Shimura. Ah!
zostaliśmy tylko my. Jest tylko jedno wyjście. Znaleźć przywódcę i zabić go tutaj. Będziemy walczyć razem do końca. Wiesz. Polski wódz. Jestem gotów. Skończymy to razem. Wuju. Jestem Kotun, kuzyn Kubilaja, wnuk Chingisa. Bracie, jesteś wojownikiem, to jasne. Całe życie ćwiczyłeś i wygrałeś w bitwach, które inni by przegrali, tak? Ale kiedy ty ostrzymałeś swój miecz, to wiesz, jak ja się przygotowywałem. Uczyłem się. Znam wasz język, tradycje i wierzenia. Wiem, które wioski zająć, a które spalić. Zapytam cię jeszcze raz, samuraju. Chcesz się poddać?
pojawia się tu. Mongołowie. Ktoś mnie ocalił. Ukrył mnie tu. Może ma mój miecz. Moja zbroja. Ktoś ostrzył swój miecz. Wojownik? Uszkodzona. Lepsze to niż nic. Juna. Chcesz swój miecz? No chodź. Jak długo spałem? Mongołowie zdążyli już podbić połowę wyspy. Juna. Nie teraz. Niech to na ziemię. Chodźmy. Tędy. Nie możemy jej pomóc. Mogę ocalić resztę. Pan Shimura był ze mną na polu walki. Dito, zapomnij. Juno, czekaj. Pan Shimura jest moim wujem. Jesteś Jinem Sakai? Bratankiem Dito? Muszę wiedzieć. Czy on przeżył? Tak sądzę. Wróg go wziął w niewolę. Gdzie go zabrali? Na wschód, wybrzeżem. Do zamku Kaneda. Muszą go tam trzymać. Świętują zwycięstwo. Mógłbym ich zaskoczyć. Zabiją cię. Albo uratuję pana Shimurę. On odeprze Mongołów w kierunku morza. Skontaktuję się z szogunem. Wezwie posiłki. Nie po to cię wyleczyłam, żebyś poświęcał swoje życie.
Więc dlaczego? Nie mogłam dać ci umrzeć. Potrzebuję cię. Pan Shimura może pomóc całej wyspie. Jest jedyną rodziną, jaka mi została. Chodźmy. Rzeźnicy. Chodź, teraz mu nie pomożemy. Uwaga. Jeźdźcy. Tędy. Jeśli przejdziemy, na pewno nas zobaczą. Zaryzykuję. Chwila. Wóz. Teraz. Chodź. Więcej straży. Ruszymy dachami. Chodzisz po dachach? Grabisz pola bitewne? Złodziejka. Biorę to, co mi potrzebne. Jak moja katana. Sprzedałam za jedzenie i leki. Że co? Spokojnie. Znajdziemy kupca i odzyskamy, co twoje. Przed nami długa droga. Weź tyle, ile udźwigniesz. To czyjś dom? Ten ktoś już nie wróci. Kupiec miecza mieszka niedaleko stąd. Toru! Cholera, dranie go znaleźli. Stań na czata, musi tu być. Jestem Jin Sakai, bratanek wielkiego pana Shimury. I nie jestem tchórzem! Twój wróg nie dorasta ci do pięt. Ale brak ci samokontroli. Ćwiczyłem. Bronią swego ojca? Miecz klanu Sakajów. Ratował ludzi i przynosił pokój. Kto ci to zrobił? Nikt. Nauczę cię, jak się bronić. Umiem walczyć. Aby opanować ostrze, powinieneś opanować swoje emocje. Dam radę, wuju. Pokaż.
Zobaczmy, co potrafisz. Spróbuj mnie trafić. Tak, wuju. Atakuj, teraz! Spróbuj mnie trafić. Teraz twoja kolej, Ginie. Dobrze. Gdybyś tak walczył, wróg nie poturbowałby cię z taką łatwością. To nie była uczciwa walka. Wyobraź sobie, że wrócił skończyć to, co zaczął. I użyje każdej dostępnej sztuczki. Jak się obronisz? Sypnę mu piachem w oczy i złamię nos. Zobaczymy, czy nadal będzie taki hardy. To niewielkie i niehonorowe zwycięstwo. Kiedy samuraj stawia czoła podstępnemu wrogowi, nie może zniżyć się do jego poziomu. Nieważne, jak bardzo byłoby to kuszące. Tak, wuju. A teraz przebij się przez moją obronę. Pokaż, jak odważnym wojownikiem jest Jin Sakai. Przełam blok mocnym atakiem, a potem traf szybkim. Mocny atak zachwieje wrogiem. Potem uderzaj szybko. Przełam blok mocnym atakiem, a potem traf szybkim. Mocny atak zachwieje wrogiem. Potem uderzaj szybko. Mocny atak zachwieje wrogiem. Potem uderzaj szybko. Dość. Poddaję się. Pozwoliłeś mi wygrać. Nieprawda. Gdyby to był prawdziwy miecz, nie żyłbym. Naprawdę? Nie okłamałbym cię, Ginie. Teraz dla odmiany spróbuj zablokować moje ataki. Nie będę dawał ci foru. Dobrze. Boli. Możemy zrobić przerwę? To jeszcze nie koniec. Wykorzystaj hart ducha i zignoruj ból. Dobrze. Musisz nauczyć się parować. Poczekaj, aż się poruszę. Kiedy zaatakuję, wykonaj blok. Dobrze parujesz. Dość już widziałem twoich bloków. Nie możesz się wiecznie chować. Nie blokuj tyle, Ginie. Ręce ci drżą. Dobra forma, Ginie. Coraz lepsza. Musisz złapać oddech? Trzeba więcej niż dziecka, żebym się zadyszał. Zatem sprawdźmy, jak bronisz się przed włócznią. Zrób unik, a potem wyprowadź kontratak. Dobry refleks. Po ataku będę odsłonięty. Świetny unik. Pamiętaj, unik, potem kontratak. Zablokuję bezpośrednie ataki. Widzisz, nie ma broni, ani wojownika, którym nie dasz rady. Dziękuję za lekcję, wuju. To jeszcze nie koniec. Ginie Sakai, zaszczycisz mnie sparingiem? Nie chciałbym cię skrzywdzić. Jeśli jesteś taki pewny, możemy go urozmaicić. Pierwszy, który trafi 5 razy, wybiera posiłek. Abyś lubił ośmiornicę. Dobrze ci.
zjemy. Mam jeszcze jedno pytanie. Od pokoleń nasze rodziny żyją według kodeksu. Powiedz, jakich cnót przestrzegamy. Lojalności wobec pana, kontroli nad emocjami i... Przecież wiesz. Honoru, by walczyć odważnie i bronić dziedzictwa klanu Sakajów. To słowa twego ojca. Co honor znaczy dla ciebie? Chyba... chronienie innych. Tych, którzy sami nie mogą walczyć. Masz dobre serce. Ale najpierw musimy pokazać, że służymy panu z odwagą, prawością i samokontrolą. To nie jest takie proste. Nie mówię, że jest. Walczę z tym każdego dnia. Ale musimy dawać przykład ludziom, zachowując wierność kodeksowi i swoim przekonaniom. To właśnie znaczy honor. I've not your samurai. Dobrze. Masz swój miecz. Gdzie znajdę konia? Stajnia jest niedaleko. Tędy. Więcej ich. Wyspa się od nich roni. Gdzie jest stajnia? Za płonącą chatą. Za mną. Podejdźmy bliżej. Poderżnijmy im gardła i zabijmy ich po cichu. A gdzie honor? Nie złamie mojego kodeksu. Stawaj, najeźdźco! Nie chcę uciekać! Mogę w końcu pomóc! Szlakby to. Straże! Nie daj im uciec! Cicho! Dziękuję, panie! Mówili, że wszyscy samurajowie nie żyją. Masz gdzie się ukryć? Ponoć Złota Świątynia jest bezpieczna. Idź, unikaj dróg. Oddaj życie za swojego syna. Ryzykowałeś dla nich życiem. Nie obronią się sami. A ja nie pozwolę naszym ludziom ginąć. Nie tylko oni cię potrzebują. Mój brat. Mongołowie go pojmali. Dlatego mnie ocaliłaś. Nie mam rodziny poza taką.
a ja poza panem Shimurą. Proszę, chcę tylko odzyskać brata. Pomogę ci go znaleźć, kiedy uratuję wuja. Obiecuję. Idę z tobą. Stajnia jest przed nami. Chodźmy do koni. To konie samurajów. Te, których nie zabraliśmy na bitwę. Dobrze dla nich. I dla nas. Którego konia chcesz? Spokojnie. Pasuje do ciebie. Trzeba go nazwać. Sora, niebiańskie światło.